Pierwsza Księga Mojżeszowa, 33 rozdział. A gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim 400 mężów. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leą, Rachelę i dwie służące. Naprzedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, Lę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu. Sam natomiast poszedł za nimi i pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go i rozpłakali się. A gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł: a ci kim są dla ciebie? Odpowiedział: to dzieci, których Bóg łaskawie obdarzył sługę twego. Potem przybliżyły się służące z dziećmi swymi i pokłoniły się. Przybliżyła się też Lea z dziećmi swymi i pokłoniły się. Potem przybliżył się Józef i Rachela i pokłonili się. A Ezaw rzekł: co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem? I odpowiedział: chcę zdobyć życzliwość pana mego. Wtedy rzekł Ezaw: ja mam dosyć, bracie mój, zatrzymaj sobie to, co twoje. Rzekł Jakub: o nie, proszę cię, jeśli zdobył życzliwość twoją, przyjmij dar mój ode mnie, bo oglądałem oblicze twoje, jak się ogląda oblicze Boga, i przyjąłeś mnie łaskawie. Przyjmij, proszę, upominek mój, który ci złożyłem, gdyż Bóg mi był mi łaskawy i mam wszystko, a gdy usilnie nalegał, na niego przyjął. A potem rzekł: ruszajmy w drogę i chodźmy, a ja pójdę z tobą. I odpowiedział mu Jakub: pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe. Muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędził się je przez jeden dzień, zginie całe stado. Niech pan mój jedzie naprzód przed sługą swoim, a ja będę ciągnął powoli w miarę, jak nadąży bydło, które jest przede mną, i jak nadążą dzieci, aż dojdę do pana mego do Syrii. Wtedy rzekł Ezaw: pozwól wtedy, że zostawię z tobą kilka moich ludzi. On powiedział: po cóż to, byłem tylko zdobyć życzliwość pana mego. Tego dnia udał się Ezaw w drogę powrotną do Seiru, a Jakub wyruszył do Sukot i zbudował sobie dom, a dla stad swoich wystawił szałasy, dlatego nazwano to miejsce Sukot. Na koniec dotarł Jakub szczęśliwie po powrocie z Padam Aram do miasta Sychem z ziemi kananejskiej i rozbił obóz pod miastem, kupiwszy za to 100 srebrników od synów Hamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. Tam też postawił ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela. Jak przeminęło 20 lat męki Jakuba u Labana, wyznaczone przez Boga, i tam Bóg w męce pobłogosławił go, tam Jakuba, wtedy powiedział mu Bóg: powróć, powróć tam, skąd wyszłeś, tam, gdzie jest twój ojciec Izak. Jakub zaczął, znalazł łaskę u Boga. Jak przybliżył się Laban, biorąc mu i biorąc błogosławieństwo Boże, bo miał pierwociny, musiał wziąć błogosławieństwo Boże i za pomocą swojej matki Rebeki, która była człowiekiem, którego Bóg prowadził. I jak odszedł od Izaka, swego ojca, odszedł, bo Izak Ezaw chciał go zabić, bo czuł się oszukany. Teraz jednak przyszła godzina, by powrócił. Powrócił ze strachem winności. Nie przestał twierdzić o samym sobie, że jest winny, i
i nie przestał się bać. Człowiek, który popełnił podstęp, boi się. Nie zrozumiał, że to jest od Pana i w taki sposób jest winność kłamliwa w nim, bo było widoczne w jego oczach, tak jak w naszych oczach, że on go oszukał. I Rebeka jednak nie miała w ogóle takiej winności, bo to wiedziała, że to jest od Pana. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy badali naszą winność. Bo winności nasze mogą być prawdziwe poprzez nasze błędy, poprzez nasze grzechy. I chwała Bogu, że teraz jest krew Chrystusowa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, aby odchodziły winności od nas. Uczucie, to jest uczucie. Winności nie prowadzi człowieka do poprawnych decyzji. I dlatego jak trwamy, jak jest winność z naszego grzechu, dlatego jest potrzebne, abyśmy się upamiętali, abyśmy byli wolni. I jak znowuż jest winność, którą Bóg przebaczył, ale nasze serce nie może przebaczyć, nie może odrzucić, wtedy jest potrzebą, abyśmy wzywali pomoc od Boga. Człowiek staje się niewolnikiem swoich winności i w Starym Testamencie, niestety, bo nie było krwi Chrystusowej, było to czyny, w Nowym Testamencie zabronione to jest, aby była winność. Myślą, że nie zakonu, ale w znaczeniu błogosławieństwa. Nie jest pozwolone, aby chrześcijanin przeżywał, żył w swoim życiu z winnościami. Popełniłem błąd z moimi dziećmi, nie mogę sobie przebaczyć. To jest winność. Nie mogę przebaczyć samemu sobie. A Bóg nam przebacza, my nie możemy przebaczyć samemu sobie. I to wszystko czyni, że się gorzej dzieje. Być może jesteśmy winni, bo z większości razy jesteśmy winni. Tak, oczywiście. Ale krew Chrystusowa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, oczyszcza nasze sumienie, bo jak nasze sumienie nie jest czyste z winności, jak nie jest czyste z winności, z uczynków ciemności, bo jest możliwość, aby był oczyszczony, wtedy człowiek nie jest wolny, jest zniewolniczony. Nie jest wolny, jest przestraszony. Jest przestraszony. Oczywiście nie może się człowiek stać bezuczuciowy i musimy od razu się upamiętać, musimy się wyspowiadać i musimy przebaczyć, musimy poprosić o przebaczenie od Boga. Ale musimy od razu być wyzwoleni z naszych obciążeń, z win. Czy to jest obciążenie winy od ludzi, od Boga, od braci, czy od obcych. Badajmy i badajmy zawsze nasze serce, gdzie jest winność i nie możemy sobie przebaczyć samemu sobie. I powiem wam to. Byłem bardzo nowy w wierze i zawsze w moim życiu grałem w karty. Podobało mi się granie w karty. Nigdy nie byłem uzależniony. Bóg mnie zachował. Uwierzyłem i przeszłem obok takich gier w karty. Ja miałem zdolności głupie i poszliśmy tam i zostałem pociągnięty i wziąłem dużo rzeczy i później pomyślałem, że wygrałem tam i jak mieliśmy to przynieść, jak to niosłem, przyszło winność. I co ty zrobiłeś, Jorgo? Teraz chrześcijanin, człowiek, co ty zrobiłeś? I niosła też Anna te rzeczy. Z tego miejsca aż do samochodu. I moja winność wzrastała. Taki głupi jesteś. Co ty zrobiłeś i tam wziąłeś? I zrobiłeś. Chrześcijanin i wygrałeś. Załadowałem samochód. Jechałem
dotarłem do domu i znowuż musiałem to wziąć i przynieść do domu, ale moje serce było ciężkie i poszłem do pokoju. Całą drogę prosiłem o przebaczenie. Panie, już tego nie zrobię, już tego nie zrobię. Oczywiście, nie mi zachował Bóg, że mi się to już nie przydarzyło. Mówmy prawdę, Bóg mnie zachował. I całą drogę przebacz mi, Panie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Weszłem do pokoju, Panie, przebacz mi i słyszę głos Pana. Ja Cię przebaczyłem. Ty możesz sobie przebaczyć samemu sobie. I obudziłem się. I mówię, oczywiście, przecież proszę 100 razy o przebaczenie. Moja była wina. Amen. Przebaczam tobie, głupi Jorgo, ale teraz jak się tego pozbędę? Teraz te rzeczy muszą wyjść z mojego domu. I w tamtym momencie, w tamtych minutach, zadzwonił ktoś i weszła jedna dziewczyna. Rozmawialiśmy z nią i zeszła i zobaczyła ten stół pełny z tych rzeczy i mówi, o, jakie to ładne rzeczy. Mówię, podoba ci się? Tak, podoba mi się. Bierz co chcesz. Co mówisz? Bierz co chcesz. Dajesz mi to? Daję ci, co chcesz, możesz sobie wziąć. I zaczyna brać, wzięła i później przyszła następna z bloku. I weszła do środka. Ale ładne rzeczy, co to są? Podoba ci się? Tak. Weź co chcesz. I wzięli mi wszystko i zostawili mi tylko jedno. Mamy to, mamy to, mamy to jeszcze. I mamy to, abyśmy pamiętali o tym, ale bracia i siostry, to jest bardzo poważne. Jak nie przebaczysz samemu sobie, nie będziesz wolny. Boisz się Boga, boisz się konsekwencji. A przecież Bóg nam przebaczył. Przecież Bóg wysłał Chrystusa. Teraz w tej sytuacji jest Jakub. Bóg chce go wzmocnić. Układa wszystkie rodziny, wysyła dary do Ezafa. Dowiaduje się, że Ezaf nadjeżdża z 400 mężami. I wtedy on poszedł się i schował pomodlić się. Jak Jakub pozostał sam i walczył z nim człowiek aż do rana. I tłumaczy Słowo Boże, że wzmocnił Bóg Jakuba, jak walczył z aniołem. Zrozumiał, że to nie był człowiek, to był Bóg. Anioł. I znalazł ładną szansę. Nie zostawię cię, jak mnie nie pobłogosławisz. Oczywiście Bóg mógł mu dać jeden cios i odszedłby. Ale jest napisane, że widząc, że nie wygrał przed Jakubem, nie puszcz. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I w boju, w winności, dobrą rzeczą było, że trwał i mówił, że nie zostawię cię, jak mnie nie pobłogosławisz. Że to jest wielka tajemnica i da wam Bóg tą szansę, abyście to zrobili. Nie zostawię cię, jak mnie nie pobłogosławisz, aby cię, pobłogosławi cię Bóg, ale jest potrzebny trud i bój i męka. Ale wiedz, że ta męka pochodzi od Boga i Bóg cię pobłogosławi, jak nie powiesz, że cię nie zostawi, jak mnie nie pobłogosławi, że Bóg go tak pobłogosławi, powiedział mu, jak się nazywasz? Teraz od tego momentu nie będziesz się nazywał Jakub, ale Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Powiedział mu, usłyszał to, uwierzył w to, ale winność kontynuowała i stwarzała mu strach w sercu. I to strach, który nie jest rzeczywisty.
bo jak Bóg ci mówi idź, nie bój się. Powiedział mu, wróć do tyłu. Jak Bóg mówi mu, że będziesz mocny z ludźmi, jest bardzo poważną rzeczą, abyśmy się wyzwalali z naszych winności. Bardzo poważną rzeczą, abyśmy wyzwalali nasze dzieci z winności. Czyli zrobił coś dziecko i widzisz, że nie może sobie przebaczyć samemu. I winności są stwarzane bardzo łatwo w sercach ludzkich, szczególnie jak nie zrozumieli, jaką moc ma krew Chrystusowa. Bo krew Chrystusowa, bracia i siostry, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ma wielką moc. Jest potrzebą, abyśmy się wyzwalali z naszych winności, abyśmy mogli kontynuowali i abyśmy chodzili w obecności Boga, mocni w duchu, z mocą wiary. I winność zabiera wiarę, moc Ducha Świętego. W taki sposób i w tym strachu wielkim, który stworzył winność Jakubowi, zaczyna i wysyła dary, trzody, owce, wielbłądy. Jak zobaczył, jak nadchodził Ezaw, Jakub to wysyła dla ciebie, Jakub to dla ciebie wysyła. I na koniec a Jakub rozdzielił więc, oddzielił dzieci od żony. Najpierw na początku dał służące, później Leę z dziećmi i później Rachelę z Józefem na końcu. Na końcu. I jak zobaczył go z daleka, że nadchodzi z 400 mężami, Ezaw, zaczął mu się pokłaniać aż do ziemi 7 razy. Pokłaniał się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Teraz z drugiej strony zobaczymy, co zrobił Bóg. 20 lat, jak nie było Jakuba, z Ezafem Bóg pobłogosławił Ezafa, uczynił go bogatym, tak bym powiedział. Miał wszystko. I czas uczynił go, że zapomniał o tym wszystkim. Był cielesny, pobłogosławił go w cielesnych rzeczach i zapomniał już zupełnie o duchownych rzeczach. Jakub jednak nie wiedział, że Bóg zadziałał i z prostotą mówi Ezaw. Przybliżył się Ezaw, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go i zaczęli płakać. Dwoje. Czyli Bóg stworzył tak serce jego, że stęskniło mu się za bratem Jakubem, bo Bóg jak pracuje, pracuje, bracia i siostry, zmienia serca króla, tak jak rolnik zmienia kierunek rzeki, która podlewa. Potoku, który podlewa. Ale Bóg może wszystko zrobić. Amen. Wszystko może zrobić. Może zadziałać we wszystkim. Przestraszył się na darmo Jakub. Ale jednak dary, nie było mu szkoda tych darów. Miał tą dobrą rzecz, że daje i ma prostotę. Ale winność jego doprowadziła go do strachu. I wynik tego był, że jak zaczął pokazywać Jakub swoje żony, Le i Rachielę, i zapytał się, co to znaczy, kim oni są. To są dzieci, które mi dał Bóg. To jest lud, który mi dał Pan. I uradował się Ezaw i powiedział mu, Bóg ci pobłogosławił i to wszystko to, co mi chcesz dać, to ci wysłałem, żeby zdobyć życzliwość Pana mego. To nie jest potrzebne, bo mi pobłogosławił Bóg i mam dużo. Weź z powrotem, nie chcę tego. Ale Jakub nie wykorzystuje.
Podarowałem ci, to znaczy, że ci podarowałem. Dałem ci, to znaczy, że ci dałem. Nie jest podstępnym człowiekiem. I to, że nie jest podstępny, tu jest bardzo widoczne, ale bardziej było widoczne, jak służył Labanowi. Służył mu z dobrotliwością serca we wszystkim. Jego serce jest dobrotliwe. Nie ma podstępu w nim. Nie myśli podstępnie Jakub. Nie chce wygrywać podstępnie. Ufa Bogu. Co znaczy dobrotliwy? Dobrotliwy jest człowiek, bo człowiek nie może być dobrotliwy, jak nie ma zupełnej ufności w Bogu. Tylko jak ufasz Bogu, nie starasz się z podstępami, abyś wygrał, aby ci się wygrało i aby ci się udało. Najdobrotliwszy ze wszystkich był Chrystus, który mówi, że pomimo, że mu grozili, nie groził, cierpiał, nie wymusił niczego, nie przyszedł, aby mu usługiwano, ale aby usługiwał, ale przyszedł, aby zbawił. To jest dobrotliwy. Dlaczego? Bo ufał temu, który sądził sprawiedliwie. Wielka jego zaleta, za którą Bóg wybrał Jakuba, była prostota i dobrotliwość jego. W dodatku, o prostotę boimy się, że może diabeł was pociągnie poprzez podstęp jego, tak jak pociągnął Adama i Ewę, i odpadniecie od prostoty w Jezusa Chrystusa. Ładne cechy, bracia i siostry. Dobrotliwość i prostota. Co znaczy prostota? I piękność charakteru. I prostota w starogreckim znaczy, że czysty. Czystość. Że cokolwiek mu powiesz, on jest niewzruszalny, jest czysty, tak jak mówią ludzie. Niewzruszalny, czysty charakter, nie psuje się jego serce, nie ma podstępu jego duch i jest dobrotliwy. To są cechy, których ma upodobanie Bóg. Ludzie jak mówią, że dobrotliwy, mówią, że jest wieśniak, bo naprawdę robi głupie rzeczy dla podstępnych ludzi. Dla Boga jest mądry. I możesz być mądry dla ludzi, ale podstępny, ale nie jesteś mądry dla Boga, jak jesteś podstępny. Mądry dla Boga będziesz, jak i będziesz dobrotliwy, czysty. Nie powiedział, że o, czego mam mu to dać? Zabiorę z powrotem, jak on tego nie chce. Nie. Z radością dał mu. I wierzy, i może ma rację, że my wierzymy, że to Bóg mu to dał. Jak komuś dasz, będzie chciał jeszcze więcej. Tak jak biorą za 10 mu dajesz 20, później będziesz chciał 40. I dlaczego mam mu dać tyle? Mogłem mu dać więcej. To jest jednak, bracia, zamysł świata i zamysł ciała. Człowiek Boży jest czysty. I czystość nie jest zależna od tego, co daje, ale od tego, co bierze. Czysty człowiek nie bierze. Dobrotliwość jest widoczna z tego, co daje. Jest dobrotliwy i oszukują go. Ale nie bój się, jak są niesprawiedliwi ludzie wobec ciebie, dlatego że jesteś dobrotliwy, dlatego że jesteś chrześcijaninem. Jak cię uniesprawiedliwieją, usprawiedliwi cię Bóg. Chrześcijanin nie wymusza swojej sprawiedliwości. I to są bardzo ważne dwie cechy, które nas uczy Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, jak się będziemy mieli
jak będziemy upodobani w Bogu. Prostota, czystość, czyli i dobrotliwość. A odwrotność jest dla ludzi. Nie czystość. Kradzież. Oszustwo. I nie dobrotliwość, ale podstęp. I powtarzam, że dobrotliwość jest jak bierzesz, jesteś czysty, że nie bierz więcej od tego, co ci powinieneś wziąć. Nie bądź tym, który zagrabia, chciwy. To są chciwość, o których mówi apostoł Paweł, że nie jedźcie z takimi ludźmi. Jak są chciwi, tak samo jak cudzołożnicy. I dobrotliwość jest, abyś dawał. Dawaj i nie smuć się. Nie smuć się, nie szkodzi. Bóg jest dobry. Daje nam bez liczenia. Jest bogaty. I zubożał, abyśmy my wzbogacili się. Ale to, co jest bardzo ważne, jest, że dobrotliwy człowiek dawał, rozdawał i Bóg go uczynił go jeszcze bardziej bogatszym. Dziękujemy Bogu za to. I jeszcze jedno, co jest bardzo poważne, musimy powiedzieć o Jakubie, jest namaszczonym Pana. I nie zostawia Bóg, aby krzywdzili namaszczonych Pana. I Bóg nie zostawia namaszczonych. Pomimo, że będą prześladowani, nie zostawia Bóg takich, jak są namaszczani. I co znaczy namaszczony? Oczywiście namaszczony przez Ducha Świętego, ale namaszczony jest Pana, ma posłannictwo, ma dzieło i wie i zna swoje dzieło. Namaszczony Pana wziął decyzję, że jest sługą, że jest usługującym. Pierwszym namaszczonym jest Chrystus. Chrystus znaczy namaszczony. Chrystus, Syn Boga Żywego. Sługa. Bóg go, jak go przedstawia, mówi o nim, że to jest mój sługa, w którym mam podobanie. I te dwie naturalne, pomimo, że to są dwie duchowne cechy, czyli czysty, niezwątpiona czystość Jakuba i dobrotliwość. Czysty, aby nie porywał, ale aby dawał. I aby nie było mu szkoda. Teraz Ezaw z wielką miłością mówi mu: idę naprzeciwko ciebie, a ty teraz idź za mną. Wie Jakub, że nie powinien iść za Ezafem. Ezaf pójdzie do Seiru, a Jakub musi pójść do Betelu, do domu Bożego. I do jednego momentu wszystko dobrze. Mówi: pójdę pierwszy i ty pójdź za mną. Ma ładną myśl i to jest ładna myśl. I mówi mu: wiesz, małe dzieci nie mogą biegnąć tak jak wy zachorują, ale i trzody, które mam, są małe, młode i nie mogą nadążać szybko. Ja muszę iść według chodzenia małych. Wiecie, jak to jest bardzo ważne? Wiem, musisz chodzić według chodzenia swoich dzieci. Ani nie dawaj im więcej ciężaru, bo albo nie zostawię ich samych w kościele. Kościół nie chodzi według chodzenia doświadczonych i dużych. Chodzą według
chodzenia małych, bo jak chodzimy według chodzenia dorosłych, którzy mogą wytrzymać we wszystkich rzeczach, wytrzymują w postach, w modlitwach, wtedy będą stworzone dwie jednostki wojskowe. Jedna wojskowa, jednostka wojskowa mocnych, jedna jednostka wojskowa słabych. I mocni będą śmiać się ze słabych i drudzy będą się czuć źle. I dlatego mądrość Boga co mówi? Wszyscy razem. Jak to jest wszystko razem? Ile wytrzymają słabi, abyśmy dotarli? Nie ile wytrzyma silny, bo jak chodzisz ty silny i zostawiasz z tyłu słabych, wtedy oddalasz się i na koniec staniesz się odosobniony. Nie będę biegł, mówi Jakub, mogłem biegnąć, ale te dzieci, młodzi, i dlatego nie dajemy ciężaru, na nikim nie nakładamy ciężaru. Ile wytrzymują? I my co mówimy? Schodzimy, malejemy. Dlaczego? Abyśmy znaleźli łaskę w oczach ich, ale szczególnie w oczach Boga. Jak jesteś sam, rób co chcesz. Ale jak jesteś z innymi, nie mów, wiesz co ja robię. Ja czytam 24 godziny na dobę. Wiesz co ja robię? Modlę się i nikt mnie nie może złapać w modlitwie. I tego drugiego rozwalisz w taki sposób. I zostaw, bo się wywyższasz i stracisz przychylność Boga w taki sposób. Oczywiście będą przykłady pastwiska, ale nie owce duże i grube, bo na koniec będą bodzieć. Jest trzoda, w której są małe owieczki i wiesz, kto się zajmuje tymi małymi owieczkami? Dobry pasterz. A te duże owce co robią? Bodzą. Wchodzą do wody i brudzą tą wodę. I dlatego nie miejmy ducha silnego silnej owcy, bo Bogu się to nie podoba, ale miejmy ducha dobrego pasterza, który stara się. Starszy o młodego. Dobry ojciec co robi? Swoimi dziećmi się zajmuje i jak widzi, że jeden jest dobry uczeń i mówi idź. Ale jak widzi jedno dziecko, które nie daje sobie rady z czytaniem, z nauką, jest słaby i choruje, co robi? Jego cała uwaga jest tam. To nie jest temat nauki, jest to temat miłości. Co innego nauka, a co innego miłość. Nauka jest, że wszyscy tak samo, nie. A miłość mówi nie wszyscy jednakowo. Według potrzeby każdego z osobna i w pierwszym apostolskim kościele nie zostawił ani jednego, który miał braki, ale według potrzeby każdego z osobna, czyli według mocy, ale i Pan, jak daje 5 talentów, jak daje? Według siły każdego z osobna i to jest temat miłości i sprawiedliwości. Nie pójdę ja z silnymi, abym się stał silny, ale ja pójdę z silnymi, abym ze słabymi, abym im pomógł i będzie miał radość Bóg. Rozumiecie, jak to jest poważna rzecz? To jest Duch Chrystusowy. Chrystus nie przyszedł, aby rządzić. Przyszedł, aby usługiwać. Komu? Słabym. I komu jest przychylny? Przychylny jest temu, który pomaga najmniejszemu bratu. Nie mówi, że brawo, że pomogłeś dużemu. Wejdź, sługo dobry i wierny, bo uczyniłeś, zajęłeś się moim najmniejszym bratem. O kogo się zajmuje? O zagubioną owieczkę.
zagubioną owieczkę zajmuje się. Duch człowieka jest w dużym, silnym. Dlaczego? Bo od dużego i silnego weźmie pomoc. A my nie chcemy brać pomocy od mocnych i silnych ludzi. My chcemy dawać pomoc małym i chcemy brać pomoc od wszechmogącego Boga. To jest duch Chrystusowy. To jest duch Kościoła. Inaczej będzie chluba. I to może też być z wiedzą. Wiedza czym? Nadyma się. Nie wiesz jeszcze, nie znasz się. Jak mówi mi ktoś na studiowaniu, że ja tego nie słyszałem. Do jakiego kościoła chodzisz, mówię? Żartując. Jest bardzo ważne, abyśmy nie mieli ducha dowódcy, ale abyśmy mieli ducha sługi. Abyśmy nie mieli ducha mocnego i silnego, ale ducha dobrego pasterza. Tam się podoba Bogu. Tam jest wychwalany Bóg. Inaczej zaczniemy oszukiwać jeden drugiego, wyśmiewać się jeden z drugiego. Zobacz, co ja mogę, a co ty nie możesz. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry, abyśmy mieli ducha dobrego pasterza i tak jak mówi Słowo Boże, abyśmy mieli ojcowską miłość. Ojciec miłuje słabe dziecko. Silny zostaw i sam idzie. Biegnie sam. Słabe jednak, zranione, te, które się męczy, one potrzebuje naszej miłości. I dlatego Jakub co powiedział? Idź. Nie możemy iść ze tobą. Będziemy szli wszyscy razem, chodzeniem dzieci i chodzeniem moich zwierząt, bo karmią młode. I dojdziemy. I dojdziemy wszyscy razem. Dojdziemy wszyscy razem, ale dotrzemy. I naprawdę nie poszedł do Seiru, tam gdzie poszedł Ezaw, ale popełnił jeden błąd. I błędy mają konsekwencje. Obiecał Bogu i Bóg mu powiedział, by powrócił tam, skąd odszedł. I on zamiast pójść do Betelu, do domu jego ojca, poszedł do Sukot. Nie mogłem znaleźć, dlaczego tam poszedł. Tak pomyślał. Jak robimy, jak myślimy, wtedy błąkamy się. I tam zbudował sobie dom, a dla stad stworzył szałasy i powiedział, co to zrobił, że tu pozostaniemy. No ale to Bóg ci nie powiedział, abyś tu pozostał w Sukocie. Bóg ci powiedział, abyś poszedł do domu ojca, do Betelu, tam gdzie cię spotkał. Tutaj pozostaniemy. I jak powrócił Jakub, z Padana Aram do miasta Sychem w ziemi kanańskiej, kupiwszy za 100 srebrników od synów Hamora część pola, na którym rozbił swój namiot i tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. Prawdziwy Bóg jest moim Bogiem. Pan jest moim Bogiem. I to była pierwszy błąd Jakuba, który od razu zobaczymy w następny poniedziałek, będą miały pierwsze konsekwencje w jego rodzinie. Błędy ojca mają złe konsekwencje na rodzinie. Błędy matki mają złe konsekwencje na dzieciach. Dlatego zachowujmy się od błędów. I kiedy nie popełniamy błędów, jak chodzimy dokładnie tam, gdzie nas prowadzi Bóg. Amen.